Cześć, witam. Tę książkę widzieliście u mnie już niejednokrotnie i w zakupach, i w filmie o moich ulubionych seriach wydawniczych, ponieważ została ona wydana w serii Archipelagi. Autorem książki jest Maciej Hen, a tytuł jest trochę niecodzienny, a mianowicie Solfatara. Solfatara to nazwa wulkanu znajdującego się niedaleko Neapolu. Książka jest gruba, ma ponad 900 stron, ale mimo to uważam, że jest wybitna, a może właśnie dlatego, ponieważ autor zdążył opowiedzieć na tych 900 stronach wspaniałą historię, a właściwie kilka historii. Nie wiem dlaczego, ale kiedy czytałam Solfatarę i kiedy się zastanawiałam, jak wam o niej opowiedzieć, żeby nie wyjść na profesora Bladaczkę z Ferdydurkę Gombrowicza, to sobie wyobraziłam, że Solfatara to jest warkocz. Warkocz spleciony z wielu pasm, z wielu kosmyków, które jednakowoż tworzą coś pięknego. Piękny, kunsztowny warkocz. A te pasma i kosmyki to jest wielowątkowość tej powieści. Tych wątków jest wiele. Każdy z nas znajdzie coś dla siebie, ponieważ jest tu wątek obyczajowy, wątek erotyczny, wątek historyczny, wątek rewolucyjny, wątek kościelny, wątek mityczny, a więc jest ich bardzo wiele, ale wszystkie tworzą przepiękną, harmonijną historię. W tej książce jest wielu bohaterów. Głównym jest Fortunato Petrelli, 50-letni redaktor, który posiada pierwszą w Neapolu gazetę. Dlaczego pierwszą? Bo akcja Solfatary dzieje się w XVII wieku. W 1647 roku wybucha w Neapolu ludowe powstanie. Powstanie przeciwko Hiszpanom, powstanie ekonomiczne. Oto lud buntuje się przeciwko okupantom za narzucone sobie wysokie podatki. Buntuje się bardzo krwawo. Powstanie trwa 10 dni. Na jego czele staje młody rybak Masaniello. Zaczynają się rządy ochlokracji, czyli rządy tłumu, rządy poparte krwawym terrorem. I te właśnie 10-dniowe rządy wspaniale opisuje Maciej Hen w swojej powieści. Ale wszystko, co dzieje się w Neapolu i wszystko, co dzieje się w tej powieści, ma charakter uniwersalny. Mogłoby się zdarzyć zawsze i wszędzie, w każdym innym zakątku świata, w każdym innym kraju, ponieważ takie powstania i rewolucje wybuchały, wybuchają i będą wybuchać. Narratorem, jak już powiedziałam, jest Fortunato Petrelli, właściciel wiadomości neapolitańskich, który stara się w sposób obiektywny opisywać wydarzenia, ale pod bokiem rośnie mu konkurencja. Konkurencja jego siostrzeńca, który zaczyna wydawać gazetę będącą szmatławcem. I oto znowu mamy temat, jakże bardzo współczesny. Dziennikarstwo rzetelne czy brukowiec? Co będzie bardziej warte? Mamy tutaj wątek przywódcy ludowego trybuna, Masaniella, który, jak już powiedziałam, rządzi ludem, ponieważ ma charyzmę. Na jego skinienie lud zabija wielu szlachciców, wielu ważnych i bogatych mieszkańców Neapolu. Ale tenże Masaniello zaczyna się upodabniać do tych, których każe zabijać. Zaczyna nosić piękne stroje i już przestaje identyfikować się z ludem, a zaczyna przyjaźnić się ze szlachcicami, bo marzy o tym, aby być szlachcicem. Zostaje zamordowany przez kogoś z ludu, nie wiemy przez kogo, ale pewnie z zazdrości, dlatego że sprzeniewierzył się grupie, spośród których ludziom, których się wywodził. Fortunato Petrelli przez całe w czasie trwania powieści serwuje nam fragmenty swojego pamiętnika, którym opowiada o swoim nieznanym pochodzeniu i o tym, jak poszukiwał matki, która ostatecznie okazała się osobą bardzo sławną i bardzo znaną. Mogłabym wam godzinami opowiadać o tej powieści, o Solfatarze Macieja Hena, która w 2015 roku zdobyła tytuł najwybitniejszej powieści historycznej w naszym kraju. A obecnie kandyduje do Nagrody Angelusa, czyli do nagrody przyznawanej utworom literackim z Europy Środkowej i Wschodniej.
i życzę tej powieści, żeby tę nagrodę otrzymała, bo ze wszechmiar na to zasługuje. Również za swój wspaniały, bogaty, barokowy, ale bardzo zrozumiały język, którym została napisana. Cokolwiek powie się o solfatarze, to są to komplementy i zachwyty. Ja też tą powieścią się zachwycam. I radzę Wam, czy też zachęcam Was do przeczytania Solfatary Macieja Hena. Będziecie nią, mam nadzieję, zachwyceni tak samo jak ja. Dziękuję. Do zobaczenia.